Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku programu Mondrale, nadawanego w piątki premierowo od 17 do 18.50. Jesteśmy już dobrze ponad rok na antenie radia Reset Obywatelski, które się rozwija i które staje się takim medium już pełnym, multimedium z własnym portalem, do odwiedzenia którego Państwa zachęcam. Zachęcam również do wspierania nas, bo jesteśmy obywatelską, a więc oddolną i samodzielną inicjatywą i od Państwa zależymy. Widzimy się w dzień świąteczny już w zasadzie, akurat w roku 2022, bo część z Państwa może nas widzieć w kolejnych latach, takie są prawa mediów współczesnych. Akurat więc w tym roku przypada 15 kwietnia Wielki Piątek, czyli najsmutniejszy dzień chrześcijaństwa zachodniego, początek tak zwanego Triduum Paschalnego, i chrześcijanie rozpamiętują ukrzyżowanie Jezusa i teraz się smucą, żeby pojutrze się radować z wskrzeszenia, zmartwychwstania. A tak się składa, że w tym roku święta wielkanocne, ten cały wielki tydzień w zasadzie pokrywa się z tygodniem paschalnym żydowskim, i dzisiaj jest kulminacja tego żydowskiego święta i Żydzi mają tą uroczystą kolację sederową, w której omawia się wyjście z Izraela, będące symbolem, czy odczytywane przez Żydów jako symbol samodoskonalenia, przezwyciężania własnych słabości i odrzucania tego, co złe, grzeszne i powodujące cierpienie we własnym życiu. Oczywiście w chrześcijaństwie to przesłanie się również zachowało. Taki jest czas, że jak Państwo wiecie, trwa wojna od 50 dni i Polacy się tym bardzo przejmują i są zaniepokojeni, są też smutni, a w każdym razie uważają, że nie jest to czas weselenia się, i chyba po raz pierwszy za mojej pamięci nie życzymy sobie i ludzie sobie nie życzą, w każdym razie w moim otoczeniu, wesołych świąt, i bodajże wybrali słowo pogodnych świąt. Więc ja Państwu pogodnych świąt życzę i cieszę się, dziękuję tym, którzy są na żywo z nami. To jest w taki dzień pewnie dowód szczególnego przywiązania do naszej audycji, która tym razem gości osobę mniej akademicką, a bardziej literacką, prawdziwego poetę i pisarza, człowieka ogromnej erudycji, ogromnym dorobku liczonym chyba z 40 książkami, pół na pół poetyckimi i prozatorskimi. Tą osobą jest Jarosław Mikołajewski, który znany jest z różnych stron. Po pierwsze jest poetą i mniej więcej co 2 lata, od 30 lat z górą, wydaje tomik poezji. Po drugie jest italianistą, znawcą Włoch, który napisał wiele książek włoskich, zarówno literackich, jak i takich reportażowych czy reporterskich. Za jedną z nich Wielki Przypływ z 2015 roku, reportaż o
Lampedusie dostał nagrodę Beaty Pawlak, ale w ogóle wiele już dostał za różne książki nagród. Jest autorem również słynnych książek o Rzymianach i Rzymie, innych włoskich, o Sycylii, o Syrakuzach, ale także książek dla dzieci rozmaitych. Jest niesłychanie w tym pisarstwie wszechstronny. Znamy go również jako felietonistę, dziennikarza, publicystę, przez wiele lat związanego z Gazetą Wyborczą, propagatora poezji. No, strasznie dużo różnych rzeczy robi i zna się na bardzo wielu rzeczach. Jest prawdziwym, głębokim erudytą, takim wszechstronnym, nie tylko w sprawach włoskich. Myślę, że w ostatnim czasie najwięcej o Jarku słychać z racji niesłychanego dokonania translatorskiego, nie pierwszego, ale największego i najważniejszego w jego dorobku, mianowicie przetłumaczył na nowo Boską Komedię Dantego. To się ukazało, nie wiem, może pół roku temu, nie pamiętam dokładnie. No to jest niesłychanie odważne przedsięwzięcie, żeby zrobić coś takiego. Ja może od razu zapytam, może tak od tego zacznę, czy możemy już pokazać naszego gościa. Bardzo proszę. O, dzień dobry. Jest gość, tak. Od tego zacznę. Jak to w ogóle się jest, żeby tak się po prostu tak zmierzyć z taką ultraklasyką? Czy to jest dla człowieka współczesnego, literata, poety, o bardzo wyostrzonej świadomości odpowiedzialności za słowo, za jakby tych wymogów filologicznych, rozmaitych, erudycyjnych, które trzeba spełnić, żeby tłumaczyć. Czy to nie paraliżuje? Jak to jest, że sobie można pozwolić na to, żeby wziąć średniowieczny czy postśredniowieczny, to jeszcze o tym można pogadać, jaka to jest właściwie literatura. W każdym razie ultraklasyczny tekst, strasznie, że tak powiem, dawnym języku, jakimś takim właśnie starowłoskim, wziąć się do rzeczy tak strasznie technicznej. Ja rozumiem, że są różne książki, które tam każde słowo opracowują, tłumaczą i tak dalej, cały aparat erudycyjny, no ale na to trzeba nałożyć całą swoją no taki kunszt i pomysłowość, inwencję poetycką i związaną z językiem własnym, językiem polskim. Czy to jest, no krótko mówiąc, czy to nie onieśmiela, nie paraliżuje? Jak pokonać ten paraliżujący strach przed konfrontacją z takim zadaniem? I no, czy to nie ma jakiegoś takiego, nie chcę, wiesz, być niegrzeczny, ale czy, nie jest, czy wy, którzy tłumaczycie taką klasykę od nowa, nie macie w sobie trochę takiego tubetu, takiej chucpy, żeby na coś takiego się porywać? Dzień dobry, dziękuję przede wszystkim, że Państwo mnie słuchają. Dziękuję Janku za zaproszenie, bardzo dla mnie ważne i cieszę się, że ono zaistniało w tak pięknych okolicznościach, jak spotkanie w drzwiach Austerii, właściwie Klezmer Heusów w Krakowie, w miejscu, które obaj bardzo kochamy, u Wojtka Ornata. No tak, to znaczy ja dość jestem bezpardonowy, muszę powiedzieć. To znaczy ja nie umiałbym klęczeć przed żadnym dziełem, nie umiałbym do żadnego dzieła podchodzić z lękiem. Oczywiście, że się boję. To znaczy najbardziej paraliżuje mnie pisanie prozy, dlatego że zawsze mi się wydawało, że prozę powinno się pisać na miarę Tomasza Manna na przykład. Tak, ale i spotykam się coraz częściej z tym, coraz częściej odrzucam prozę i czytam ją z niezadowoleniem. Mi się współczesne książki prozatorskie bardzo rzadko podobają na przykład. I tu się przekonuję, że rzeczywiście ja powinienem, jeżeli coś będę pisał w prozie, coś tam już napisałem, to ja muszę mieć naprawdę, muszę naprawdę przygotować coś szalenie interesującego, innego, z jakąś ważną treścią, nie mówię przesłaniem, bo w przesłanie też mało wierzę, szczerze mówiąc. Natomiast jeśli chodzi o inne działy, no to po prostu to robię. Wiesz, ja nie lubię
No i jestem antyuniwersytecki, też antyteoretyczny i miałem taką przygodę przez 15, ale w sumie przez 18 lat, jak policzyłem, wykładałem na uczelniach, zwłaszcza na Uniwersytecie Warszawskim i widziałem ten, i strasznie źle się czułem, bo tam miałem takie wrażenie bez przerwy, że ludzie mówią o tym, co powinni zrobić, ale tego nie robią. I to samo dotyczy również translatoryki. Byłem zaproszony na różne kongresy translatologiczne i po prostu mnie to tak okropnie nudziło i tak mnie męczyło strasznie, że nie byłem w stanie wysiedzieć na tym wszystkim. I pomyślałem sobie, że właściwie to jest takiego robienie wielkiej piany wokół czegoś, co jest czymś bardzo przyjemnym, czymś cudownym, jest jakimś życiowym zadaniem i jest też no, całą serią wyborów i takim bardzo przyjemnym życiem w obliczu czegoś, co jest o wiele większe ode mnie. Boska Komedia mi towarzyszy od dawna. Nie wiem, jak to się stało. Myślę, że nie wiem, znalazłem taką książkę, dawną książkę. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to się nazywa Mówimy po włosku. Pani Celesty Zawadzkiej. Celesty Zawadzka była wykładowczynią języka włoskiego na architekturze, na Politechnice Warszawskiej. Była Włoszką, która zakochała się w Polaku, przyjechała tutaj do Polski i między innymi w tym swoim podręczniku Mówimy po włosku, taka granatowa okładka, zamieściła anegdotę o Dante. To się nazywało Formidabile Memoria di Dante, czyli cudowna, albo nawet przecudowna pamięć Dantego, ponieważ i to była anegdota opowiedziana po polsku i po włosku, kiedy to ktoś przechodził placem, głównym placem florenckim, czyli Piazza della Signoria i spotkał Dantego i spytał, jaka jest najlepsza rzecz na świecie. On odpowiedział natychmiast jajko. No więc coś rozstali. I dokładnie po roku spotkali się i ta osoba podeszła znowu do niego, powiedziała, spytała z czym, a on natychmiast odpowiedział z solą. I podobno doskonale wiedział, o czym rok temu mówiono. Ja też muszę powiedzieć, że takie rzeczy pamiętam. Znaczy nie miałbym żadnego kłopotu, więc nie przypisuję geniuszu Dantemu przez taką odpowiedź, taką szybko skojarzoną. Ale wtedy chyba dowiedziałem się w ogóle o, znaczy nie o Dantem, ale wtedy jakąś pierwszą opowieść o Dantem miałem, pierwsze cytaty, które tam padały różne. I odkryłem całkiem niedawno wiersz, który musiałem napisać, mając 14-15 lat, wiersz poświęcony Dantemu. Napisany tercyną. Beznadziejny, jak to wiersz pisany w takim czasie i to jeszcze z góry z założoną tercyną. To jest taki wiersz, nawet całkiem ładnie złożony, ale jakoś musiałem myśleć o Dantem już wtedy. To nie jest absolutnie powód do dumy, ten wiersz, tylko to jest po prostu zwyczajnie no, takie świadectwo, że mając 14-15 lat myślałem już o Dantem. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale czy Państwo wiedzą, ale ja czasami o tym mówię, ale ja naprawdę wierzę w to, wierzę w taką wierność, która wybiera, a nie w to, że my wybieramy wierność. I wierzę, że wierność to jest coś takiego, co człowieka dopada, czy potrzeba wierności, czy to osadzenie wierności w jakimś konkrecie, kiedy mamy 14 lat. Jak coś poznamy, mając 14 lat, to wtedy jesteśmy wierni temu do końca życia. Ja poznałem wtedy piosenkarza Fabrizio De André, Zuzannę Ginczankę, poetkę i Cezarego poetę. I no i Dantego. Właściwie tak naprawdę teraz spłacam cały czas ten dług wierności. I przez cały czas, nie wiem, spotkałem wspaniałych ludzi, wspaniałych tłumaczy, zwłaszcza tu zasłużył się Silvano De Fanti, którego poznałem jeszcze w liceum, kiedy uczyłem się w Instytucie Kultury Włoskiej w Warszawie, na Nowowiejskiej był wtedy, i potem na studiach. On był moim lektorem. Był włoskim komunistą, który chodził ze sztandarem PCI, czyli Partito Comunista Italiano, Włoska Partia Komunistyczna, chodził z tym sztandarem na pochody pierwszomajowe i paradował przed Edwardem Gierkiem i nijak było mu wytłumaczyć, że to nie tak, że nie musi być komunistą chodzącym przed Edwardem Gierkiem, tylko może się absolutnie od tego uwolnić. W każdym razie jest cudownym człowiekiem, jest największym tłumaczem literatury polskiej, jaki istniał, jaki był w historii włoskiej polonistyki. Między innymi ostatnio wydał Wybór Norwida, znakomity, i też Pana Tadeusza, wspaniałego, zupełnie genialnego.
I myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, to jest taki jeden z najważniejszych moich dla mnie przyjaciół w moim życiu. No i on co jakiś czas mi tam przypominał o tym Dantem. Dla niego zresztą napisałem taką książkę, która wyszła we Włoszech, Tradurre Dante in Polacco, tłumaczyć Dantego na polski. To nie była historia przekładów, tylko to były rozważania, taka konfrontacja języków, języka polskiego jako docelowego i włoskiego jako wyjściowego, szukanie pewnych symetrii. Pierwszą pieśń Dantego przetłumaczyłem i wydałem w Tygodniku Literackim u Artura Międzyrzeckiego, a tam w poezją zajmował się wtedy Piotr Matywiecki. I to był rok 1990, czyli 32 lata temu. I to był, opublikowałem wtedy tak jak trza, to znaczy tercyną zrymowaną, tak właśnie, no, można powiedzieć perfekcyjnie zrymowaną i 12-zgłoskowcem, dlatego że w języku włoskim jest zawsze, trzeba dodawać jedną sylabę do tego włoskiego 11-zgłoskowca, dlatego że istnieje w języku włoskim elizja, czyli obcinanie samogłosek sąsiadujących ze sobą. Więc tak naprawdę ten 11-zgłoskowiec, w którym była pisana Boska Komedia, włoski jest polskim 12-zgłoskowcem. No i napisałem to i tam rzeczywiście ludzie się pozachwycali, pamiętam Krzysztof Mętrak, któremu wtedy szalenie ufałem, a który o dziwo jest teraz młodszy ode mnie, bo zmarł mając 48 lat, a ja mam 62. Zawsze był starszy i zawsze to dziwne, co z nami robi śmierć przedwczesna. No, pozdrawiam Krzysiu. Tak czy inaczej, on dużo analizował, pisał, mówił, że to go jakoś oświeciło. No, nie brakowało takich miłych słów, co mnie zachęciło, ale tylko do momentu, kiedy poszedłem na zajęcia na italianistykę, żeby wykładać też Dantego, bo tam wykładałem między innymi Dantego. No i potem zacząłem czytać i z punktu widzenia dosłowności coś mi nie pasowało. Widać było, już nie chcę zanudzać, ale widać było gonitwę za 11-zgłoskowcem i za tercyną. To znaczy tak naprawdę odchodziłem dla bzdurnych, zupełnie z bzdurnych przyczyn, odchodziłem od dosłowności, czyli od tej prawdziwej opowieści. Potem mnie zmroziło, dlatego że zdałem sobie sprawę, że to jest, z tego strasznie trudno sobie zdać sprawę, że gdyby tak brać dosłownie deklarację Dantego, czy tą opowieść Dantego, no to jest to jedyny reportaż z zaświatów. Nikt inny nie przeszedł wszystkich zaświatów od piekła do raju, a ja nie mogę tego kwestionować tylko dlatego, że ja tego nie dostąpiłem. Prawda? To znaczy nie mogę kwestionować jego doświadczenia poprzez brak takiego doświadczenia w moim życiu i w mojej wyobraźni. W związku z tym musiałem uznać, że on jest, że on zobaczył wszystko zgodnie ze swoimi zapewnieniami. A więc bardzo szybko mi się pojawiły priorytety, ujawniły mi się, to znaczy po prostu zreferować dokładnie podróż Dantego. I tam naprawdę jak się idzie, to znaczy po prawej stronie czy po lewej coś było napisane, to jest szalenie ważne. Jaką barwą to było napisane, czy karminową, czy szarą, czy czarną. To wszystko było szalenie, okazało się szalenie ważne, no bo sobie bardzo łaskawie poinformowałeś słuchaczy, że ja też piszę reportaże. No to znaczy dla mnie ważna rzecz jest iść i zobaczyć kształt tego czegoś, co ja widziałem, jak wygląda ten szczegół. To buduje ten świat, który opisujemy, a który jest nieznany naszym czytelnikom. Więc starałem się po prostu, uznałem, że moim priorytetem musi być dosłowność. Jeszcze troszkę powalczyłem i spróbowałem nie rezygnować z ładnego brzmienia i przetłumaczyłem dla zmarłej niedawno Bogusławy Latawiec, która była redaktorką naczelną Arkusza, takie czasopismo poznańskie, literackie. Dla niej przetłumaczyłem ostatnią pieśń Boskiej Komedii, Asonansem. No, wynik był bardziej dla mnie zadowalający, chociaż no, ale również od strony formalnej, dlatego że asonans jest takim nowoczesnym rymem, można powiedzieć, takim współczesnym bardziej rymem. To, a potem już zabrałem się do tego przekładu dosłownego. Tylko że na razie chciałem jeszcze, żeby to ładnie brzmiało, w związku z tym kleciłem tak zdania, żeby to było jednak też miłe dla czytelnika. Ale potem pomyślałem sobie, że to jest też niesłuszne. Znaczy, że ja się muszę zdecydować na radykalizm. Krótko mówiąc, pisać tak chropawo, jak wychodzi z języka włoskiego, bo tylko w ten sposób pokażę nie tylko zawartość, ale pokażę również
szorstkość tego języka jako element jego decyzji poetyckiej, jako celową strukturę tego poematu. No, pierwszy przykład z brzegu, Dante nigdy nie mówi o stwarzaniu przez Boga, tylko on mówi o zrobieniu. Są ludzie dobrze zrobieni, źle zrobieni, Bóg cię zrobił takim, a nie zrobił cię takim. To jest bardziej rzemieślnicze niż jakieś twórcze. Ja zauważyłem po prostu, że to jest absolutnie kapitalna różnica pomiędzy zrobieniem przez Boga, czy byciem zrobionym przez Boga. To jest takie pinokiowe niemalże. Jak Pinokio był zrobiony przez tego Geppetta, tak? On był zrobiony z marnego drewna, z czereśniowego, nie z wiśniowego. Tak? Zresztą właśnie Pinokio też przetłumaczyłem. I też dochodziłem, jak z jakiego drewna. No bo i tam Pinokio w pewnym momencie mówi, no byłem zrobiony, co mi się dziwić, tak, tym moim wpadkom, skoro ja byłem zrobiony z czereśniowego, z podłego materiału. No więc i my też, bo zostaliśmy zrobieni z takiego materiału bardzo kruchego. Więc to było dla mnie najważniejsze. Oddać po prostu, ale też oddać. Oddać jak? No bo to nie chodziło o to, żeby narzucić własną perlistość tych zdań, tylko żeby ograniczyć się, stworzyć sobie klatkę. Tą klatką moją to było, żeby owszem, czasami dla większej płynności dokonywać małych inwersji, ale tylko w obrębie jednego wersu. Nie wychodzić z tymi inwersjami poza jeden wers. Bo u Dantego znaczące jest nawet to, czy coś jest w jednym wersie z drugim wyrazie wyrazem, czy też jest już w następnym, czy jest kwestią przerzutni, bo to jest wtedy rozszczepienie sensów nawet. Więc to wszystko jest tak precyzyjne, ale jednocześnie tak niepojęte i tak nie do przewidzenia, że ja muszę całą niewytłumaczalność Dantego, cały sekret Dantego pozostawić takim ekwiwalentnym sekretem. Niech sobie polski czytelnik tak samo, niech polski czytelnik ma takie same problemy z rozumieniem Dantego, jakie ma czytelnik włoski. Choć to oczywiście nieprawda, ponieważ czytelnik włoski jeszcze ma kłopot ze zrozumieniem języka włoskiego. Moje córki, które chodziły do włoskiego liceum, no, miały takie podręczniki i czytały przez cały rok Dantego. To rzeczywiście cały rok był na Dantego i to było tak, że no, był jeden wers na stronę, a resztę to były przypisy do tego jednego wersu. No i to też można łatwo udokumentować, chociażby tym słynnym pierwszym, pierwszą tercyną życia, wędrówce na połowie czasu, straciwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Jak wspaniale przetłumaczył Porębowicz, który ma momenty wzniosłe absolutnie i który w ogóle pisze pięknym językiem. Tyle tylko, że u Porębowicza jest życia wędrówce na połowie czasu, straciwszy z oczu, ja straciwszy z oczu, tak, bo to jest straciwszy, czyli imię słów, którego osoba jest ustalana przez formę osobową, ja straciwszy, ja w głębi ciemnego znalazłem się lasu, tak, czyli ja straciłem drogę i ja się znalazłem. Uwaga, u Dantego jest inaczej. I to można znowu oddać tylko tak niezgrabnie. To znaczy, ja zgubiłem prostą drogę, ja zgubiłem osobą skórę. Zgubiłem się w ciemnym lesie czy w ciemnej dziczy, bo prosta droga była zgubiona. To jest bardzo ważne. To znaczy on, Dante, bo to też współcześnie odbiór, aktualizuje, chociaż był oczywiście aktualny taki odbiór wtedy, kiedy Dante pisał swoje dzieło. Otóż ja się zgubiłem na własną odpowiedzialność, znaczy ja poniosę konsekwencje, ale droga była zgubiona przez kogo innego. I potem gdzieś poznamy po drodze teorię dwóch słońc, tak, że jest papież i jest cesarz. Obowiązkiem papieża jest dbać o duchowość, obowiązkiem cesarza jest dbać o, jest dawać ramy polityczne tej właśnie duchowości. Krótko mówiąc, nas źle prowadzono, tak? Dlatego człowiek jest prowadzony i od tego, jak sam ponosi odpowiedzialność za swój przyszły los, czyli za to, czy trafi do piekła, do czyśćca, czy do raju, ale tak naprawdę ma prawo mieć za złe władzy, czy go dobrze prowadziła, czy go źle prowadziła. I to jest donos na władzę. I to jest takie bardzo współczesne. To znaczy my mamy prawo też stawiać naszej władzy bardzo wysokie oczekiwania, dlatego że od nich zależy nasz los tak naprawdę. Tak? Czy my będziemy się obracali w świecie miałkim, miernym,
w świecie lizusostwa, na przykład tchórzostwa, czy też będziemy mieli do czynienia wśród ludzi prawych, jasnych, tolerancyjnych, łagodnych w stosunku do innych sprawiedliwych. I to wszystko każdy wers się tak tłumaczy. U Dantego właściwie nie sposób przejść przez jeden wers, nie wyczerpawszy wszystkich znaczeń konstytutywnych dla tego tekstu. To jest zupełnie niezwykłe, jak bardzo wzrosła kultura filologiczna, kultura historyczna w ciągu ostatnich dekad. I ta kolejna seria tłumaczeń na wszystkie możliwe języki całej klasyki świata, ta nowa fala tłumaczeń, która w zasadzie wymiotła wszystkie poprzednie, szalenie wszystkie poprzednie tłumaczenia kompromituje, począwszy od Biblii, a skończywszy na tłumaczeniach literatury XIX-wiecznej, romantycznej, która też się zdążyła przez 200 lat stać klasyką. To bardzo zawstydzające i dziwi mnie niezwykle to, że tak wykształceni filologowie z epoki rozkwitu filologii na przełomie XIX i XX wieku odznaczali się taką dezynwolturą i tak łatwo ignorowali szczegóły, które teraz z taką pieczołowitością są rekonstruowane. Czy sądzisz, że mordercze szczegularstwo i hipererudycyjność współczesnej humanistyki, filologii, translatorystyki oznacza dojście do pewnego maksimum, wyznaczenie pewnego ostatecznego standardu, który już jakby wszystkie przyszłe pokolenia skazuje na to, że nie będą mogły już nic od siebie dodać, co najwyżej uwspółcześniać sam język. Czy myśmy ukradli księżyc, to znaczy współczesne pokolenia erudytów, bo nic się nie ostaje, wszystko jest właściwie, nawet najbardziej szacowne przekłady sprzed kilku dekad przeróżnej literatury, w zasadzie są zdezawuowane, zdekonstruowane, a w wielu przypadkach ośmieszone. No ja mogę podać jeden przykład, Boya, nasz największy może przekładca literatury, taki w końcu głównie jednak nowożytnej i XIX-wiecznej, wielki geniusz i wielki erudyta. No tam jak ktoś teraz tłumaczy te rzeczy od nowa, to wychodzi, że to były takie chałtury na szybko z mnóstwem różnych pomyłek. To są czasem pomyłki, czasem to jest niewiedza, która jest usprawiedliwiona, bo czegoś nie można było wiedzieć, a czasem to jest po prostu nieprzywiązywanie wagi do szczegółów i dawanie priorytetu urodzie języka ze stratą dla dosłowności czy szczegółowości przekładu. Czy nie masz takiego wrażenia, że współczesna humanistyka i współczesna filologia jest taka mordercza w swojej hiperświadomości historycznej, filologicznej, takiej hiperkompetencji, która często jest właściwie zbiorowa, bo każdy może korzystać z dorobku wszystkich innych, wszystko jest dostępne. Co będzie w przyszłości z humanistami, erudytami, tłumaczami, skoro mamy teraz takie maksimum? Pierwsze, to znaczy, to nie jest intencjonalne. To mam wrażenie, że to nie jest to, że nagle przychodzi nowe pokolenie i próbuje zmieść tamte. To się dzieje dość automatycznie i drogą takiej naturalnej ewolucji. Czyli ewolucja polega na tym, że zasadza się głównie na utracie wiary, utracie zaufania. My mamy potrzebę mieć zaufanie do tekstu. Bo coraz bardziej się spotykaliśmy z czymś, że czytając, że okazało się, że to w ogóle nie jest tak. I dowiadywaliśmy się na przykład, tak, że pewne ważne, istotne treści, które są w poezji, jest, zwłaszcza w poezji, kompletnie myśmy się do tego przymierzali, ale to była klasa tłumacza, a nie klasa tego
arcydzielnego twórcy oryginału. Tak? I tak samo kłócimy się czasami o Szekspira, o jego wersję, kłóciliśmy się o Cervantesa, ale też kłócimy się o, no właśnie, chociażby no teraz ten nowy przekład Maćka Świerkockiego, Ulissesa chociażby, tak, który też przyniósł odkrywcze zupełnie rzeczy. I to przyszło tak z takiej potrzeby takiego autentyzmu. Ja myślę, że to bardzo jakoś jest zbliżone do potrzeby literatury non-fiction, że my cały czas chcemy być wiarygodni, bo właściwie jesteśmy zmęczeni wielością opowieści takich wyssanych z palca. Tak? W każdej chwili może być ktoś, kto nagle przyjdzie z Bożą interwencją, coś powie, coś przesunie. Tak naprawdę literatura jest niemalże doprowadzona do takiego punktu, że wystarczy, że autor ma kaca i chce szybko załatwić na przykład najbliższy rozdział, więc zmieni całkowicie jego treść. A my potrzebujemy dowiedzieć się czegoś prawdziwego, to znaczy poznać coś, co jest na pewno, do czego mamy zaufanie, bo wiemy, że zostało wypracowane, czy czemu ktoś poświęcił na przykład 20 lat życia, tak jak u Dantego to się działo. No i wiemy, chcemy ufać, ufamy autorowi, ale nie bardzo wiemy, czy możemy ufać również tłumaczowi. Wydaje mi się, że to jest taka próba zagwarantowania czytelnikowi, że nawet jeżeli urodą to będzie odstawało, to mniej więcej znaczeniowo będzie bliskie. Bardzo często u Dantego, Dante jest bardzo często cytowany w różnych na przykład dziełach, no, czy filozoficznych też, czy też w dziełach, czy w pracach poświęconych historii sztuki. Natomiast, no i tam bardzo często był cytowany Dante i okazywało się, że zupełnie jest coś innego, to znaczy, że w ogóle to się jak gdyby nie znajduje swojego umocowania właśnie w oryginale, czy właściwie w tekście tłumaczonym. Jan Kanty Pawluśkiewicz stworzył oratorium, czy symfonię, przepraszam, nie pamiętam już, ale myśmy się kiedyś dogadali, która była oparta na pewnym przekładzie, ale gdyby skorzystał z innego przekładu, to by jego ta uwertura czy symfonia w ogóle nie powstała, bo tam jest kompletnie inaczej, czy w ogóle nie ma tego elementu. Tak, no więc to jest, kosztem jest oczywiście utrata symfonii, utrata uwertury wielkiego dzieła muzycznego. Więc to są różne rzeczy. Ja postawiłem na to, żeby deklaruje tam brzydotę zresztą, ale tę brzydotę deklaruje, bo to jest wątek, ja potem odniosę się do twojego pytania bezpośrednio, tylko ja też uważam, że poezja ma prawo być brzydka, bo nie wiadomo, gdzie tkwi piękno poezji. To znaczy ja uważam, że brzydota jest nowym pięknem. Tak? To znaczy uważam, że ja tłumaczę się, że ja stworzyłem wersję brzydką, czy przekład brzydki, ale to jest taki, że uprzedzam ludzi, że nie będą mogli sobie cytować jaka snyka między nami nic nie było i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie. Ja uprzedzam, że to nie jest taki kanon poezji, do którego oni się przyzwyczaili, że to jest, nie jest taka poezja, o której mówimy, że jest poetycka, że jest piękna, że jest ładna. Tylko ta uroda tkwi, ta uroda jest kamienna, jest taką urodą rzeźbiarską niemalże, gdzieś tkwiącą znacznie głębiej. I dlatego w tym swoim przekładzie prosiłem, żeby wydawnictwo nie dawało przypisów, zależało mi na tym szalenie, żeby ta książka pozostała, była czytana również jako wiersze, jako po prostu tom z poezją. I żeby ludzie uznali, że, bo nie wiem, czy dla ciebie było męczące, bo to jest fascynujące oczywiście poszukiwanie przypisów. Pamiętam takie zdania, takie opinie, że czytanie przypisów jest najciekawsze w ogóle w czytaniu wielkich dzieł klasyki, tak? No ale jak to, że cóż zmieni, jeżeli ja podam na przykład, że z epizodu Paula i Franceski, czyli miłości wiarołomnej, po prostu ona się urodziła w tym roku, a zmarła w tamtym. No cóż mi będzie z tej informacji? Tymczasem jestem wsparty autorytetem Eliota, który mówi, że Boska Komedia nie wymaga przypisów, bo wszystkie obrazy poetyckie są w niej jasne. Znaczy my wiemy, co robi ten, który tam występuje. My wiemy, jakie brzemię niesie, tak? I wiemy, do jakiego losu zmierza. Więc ja sobie postawiłem za zadanie zachować poetyckość tego wiersza, ale zmienić estetykę, tak? tego,
tej poetyckości, a jednocześnie no, nie oddalać jednak Boskiej Komedii właśnie od takiego odbioru poetyckiego, lekturowego, na rzecz odbioru powiedzmy naukowego czy filologicznego. Ja myślę, że to była konieczność, to się stało to, o czym my mówimy, bo my czytaliśmy Boya, no, do którego wszyscy mamy ogromny szacunek i podziw, ale po prostu myśmy tam nie znajdowali tego czegoś, to znaczy tego szczegółu. To było przy adaptacjach filmowych. Ja pamiętam moje zdumienie przy adaptacji W stronę słona, gdzie słyszałem rzeczy, które u Boya zupełnie inaczej wyglądały. Tak? To było zadziwiające dla mnie. Więc ja już nie wiedziałem, które dzieło ja czytam, czy to dzieło było takie ważne ze względu na Boya, który stworzył taką wersję, czy ze względu na Prusta. Czasami widziałem w lekturach i bardzo często widzimy takie zaniżenie poziomu, jakieś mielizny, jakieś płcizny, też skąd one się wzięły, tak, w tym świecie, czy są intencjonalne, a może one coś znaczą, może przecież to zaniżenie formy, czy zaniżenie rejestru mowy czasami oznacza jakąś istotną, również treściowo zmianę. Więc chodziło chyba o to, żeby zyskać zaufanie do tekstu, tak, żeby te teksty czytać z takim poczuciem, że tak, one zostały zrozumiane, dokopano się do głębi znaczenia tych słów i nam je tutaj przeniesiono, estetyka jest nie tak ważna. Natomiast ja dlatego te 31 lat poświęciłem na przekłady, bo ja starałem się zrozumieć każde słowo, dojść jak ono było rozumiane w czasach Dantego. Bardzo taką piękną, miłą dla mnie recenzję napisał ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, o którego poprosiłem jako konsultanta do spraw teologicznych i filozoficznych i który po prostu doskonale rozumiał, że tamte słowa, które ja tworzyłem, to nie jest moja aspiracja leśmianowska, żeby pisać tak jak ja się w moje, tak ty się wtwoisz na przykład, tylko to po prostu jest ta konstrukcja Dantego, gdzie poezja jest również filozofią, jest również próbą znalezienia takiego słowa adekwatnego. Tak, bo to chodzi o adekwatność słów tak naprawdę w poezji. W poezji szukamy słowa zawsze adekwatnego, a jednocześnie, no, chyba że ktoś czyta, woli poezję melodyczną, to wtedy no, Boska Komedia nie jest może od tego. I wydaje mi się, że to nie jest tak, że tamte zostają przekłady zmiecione. Mi się wydaje, że zawsze będzie taki smak dawnego przekładu. Nie mówię o tym pokoleniu, które poznało na przykład Prusta poprzez Boya Żeleńskiego, bo zawsze będą przyzwyczajeni do tego przekładu, tak? Tak jak ja będę przyzwyczajony do tego, żeby, no ja będę na przykład do takiego bojowskiego języka, ale jest mi łatwo dość przejść na Rogozińskiego czy na Rodowską, prawda? Teraz na te nowe przekłady. Ale z Szekspirem już jest kłopot, bo ja często rozmawiam z aktorami i pytam, jak wam się go mówi. To jest też kłopot, czy to się mówi, ale czy to jest takie samo, bo u Szekspira ten treść jest to poetyckie znalezienie jest szalenie ważne. Szekspir jest tutaj bardzo bliski do Dantego. Jak my nie zrozumiemy dobrze u Dantego takiego czegoś, co mówi Francesca. L'amor canula amato, l'amor perdona. Czyli to jest bardzo pięknie, brzmi po włosku, a po polsku nie zabrzmi pięknie. Ale ja wolę, żeby nie zabrzmiało pięknie, niż to, żeby miał stracić jakąkolwiek cząstkę tej wypowiedzi. Czyli miłość, która żadnemu ukochanemu miłości nie przebacza. Czy miłości nie odpuszcza, tak bym powiedział. To jest zdanie stworzone z całego kodu poezji prowansalskiej, czy tej teologicznej poezji szkoły sycylijskiej. To jest jak gdyby mówienie ze środka miłości, z uwzględnieniem wszystkich możliwych sensów, tak? Ale też tej pasji miłosnej, która żąda wzajemności. To czasami tworzy bardzo zdania skomplikowane, mroczne, ale w języku włoskim tamtego czasu też tak łatwo nie było, też tak jasno nie było. Wydaje mi się, że wciąż będą amatorzy przede wszystkim dawnych lektur. Ja na przykład pozostanę pewnie zawsze zwolennikiem Kubusia Puchatka, Ireny Tuwim. Tak? Gdyby tygrys był mniejszy, a zaś królik był większy od tygrysa i wyższy, a zaś tygrys był niższy, to by
tygrys nie brykał na biednego królika, który jest jednak trochę mniejszy, tak? Czy coś takiego. Więc mi się to tak strasznie podoba i tak się wiąże z moją taką. To jest tak, jak gdyby ktoś mi kołysankę dzieciństwa próbował zmienić. Tak? No więc zawsze pozostaną ludzie, którzy nostalgiczni, którzy będą sięgali do tam. No właśnie. Ale to jest ta grupa, która odchodzi, powiedzmy. Natomiast nowy czytelnik, mam wrażenie, że ma świadomość filologiczną bardzo wyśrubowaną i że będzie już szukał jednak wiarygodności. Czyli trochę myślę, że tak, to znaczy troszkę to niedowierzanie niedowierzanie. No Mickiewicz ma wspaniały ten przykład, swój Ugolina, pieśni o Ugolinie. I myślę, że to zostanie ale dla Mickiewicza. Różne są racje, dla których przekłady mogą przetrwać. Ale jeżeli nie będzie tak znaczące jak Mickiewicz, postać tłumacza, to myślę, że to będzie odchodziło powoli. Czy nie sądzisz, że myśmy odkryli w ogóle ideę prawdy? To znaczy dotąd i nauki humanistyczne, i historyczne, i filologiczne były założenia mitotwórcze i mitomańskie, no w myśl takiej prawdy psychologicznej, że i tak poza snuciem własnych wyobrażeń niczego człowiek robić nie potrafi, jak trzeba było tłumaczyć, to się rozkładało ręce, traduttore, traditore, nie da rady, i tak to będzie fałszywe jakoś tam, niechaj więc przynajmniej będzie piękne. I tego przywiązania do prawdy, do szczegółu, ale także do różnych niuansów, do różnych odniesień, okoliczności, no może ukrytych nieco realiów, tego w ogóle nie było. I my mamy ludzie wykształceni generalnie, którzy bardzo, że tak powiem, w płytkiej wodzie się nurzają. Mają głowy pełne najrozmaitszych bzdur, w rodzaju, że nie wiem, Ewa podała jabłko, a Ania żyła na zielonym wzgórzu. I potem się dowiadują, że to nie było jabłko, tylko granat, ale nie wiadomo co. Ania mieszkała w zielonych szczytach, co jest krytyjskie, idiotyczne i absurdalne. I dowiadują się 100 tysięcy takich rzeczy i ich dawna mądrość, tak zwany kod kulturowy, został w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat zastąpiony swoimi różnymi dekonstrukcjami i teraz wszyscy się karmią tą dekonstrukcyjną mądrością. Dowiadują się, że wszystko nie tak, że na psim polu nie było bitwy, a pod Częstochową mała potyczka i tak dalej, i tak dalej. No i teraz mamy tak. I wy nam to robicie, erudyci, badacze, historycy, którym zaświtała idea prawdy. Tak dociekaliście, żeście wszystko nam dociekli, zdekonstruowali. I stara wiara konserwatywna no, musi się trzymać bez żadnych, instynktownie, bez żadnych racji potem. Musi się trzymać dawnych kłamstw, tylko dlatego, że są dawne. Czy to będzie z powodów sentymentalnych, czy to z powodów jakichś moralistyczno-religijnych. No w każdym razie trwa jakaś wielka wojna postu z karnawałem, nowej prawdy opartej na odpowiedzialnych badaniach filologicznych i historycznych i na takiej wrażliwości, empatii w stosunku do realiów, które można jednak zrozumieć, a nie muszą być od razu zakłamywane, instrumentalizowane i mitologizowane. Więc trwa taka walka z różnymi romantycznymi i postromantycznymi mitomanami, którzy urządzili, umeblowali głowy inteligencji. Czy nie sądzisz, że to jest taka walka, która jest równoległa i bardzo zbieżna z walką postępowców, którzy są wrażliwi na rozmaite formy przemocy, represji, opresji, nierówności i chcieliby ten świat uczynić bardziej równym, pokojowym i ludzkim z obrońcami różnych ancien reżimów. Czy tu widzisz taki paralelizm? Ja w ogóle dzielę ludzi na, wiesz, na takich dociekliwych... Że ta dociekliwość i uczciwość mają coś ze sobą wspólnego. Uczciwość tak. W polityce i uczciwość w filologii czy naukach historycznych.
prawdy i takiego, ale też takich rozjaśnień takich, tak? Czyli takiej zwykłej pomocy dla innego człowieka, i ta druga strona nostalgiczna, do której na przykład należy, jak sądzę, wicepremier Kaczyński, który chciałby, żeby ten świat zastygł, to znaczy, żeby on był tym światem takim właśnie, gdzie jest szkoła tak podzielona na lata i na oddziały, jak to było za jego czasu, i gdzie są te same lektury mniej więcej, tak, te same odniesienia, te same teksty. Więc ja myślę, że no tak troszkę dzielę. Natomiast doskonale też rozumiem tych ludzi nostalgicznych. Sądzę, że to jest bardzo dużo wspólnego, ale to bardziej z temperamentem ludzkim, i że nas po prostu ośmielono wybierać na przykład brzydotę, tak? Dzięki wielu poetom, bo dlatego, że na to się składa. Myślę, że w ogóle przede wszystkim instytucje nie rozumieją kultury, to znaczy instytucje naprawdę przegapiają kulturę, tam nie mają takich sztabów ludzi myślących. Gdyby sobie poczytali Grochowiaka, tak, to znaczy wolę brzydotę, jest bliżej krwiobiegu uczuć, no, gdyby się chciało ministerstwo dowiedzieć, jaki jest krwiobieg uczuć, to by tak samo mogło równie dobrze stawiać na brzydotę, co na asnykowską, ale pustą jednak urodę. Więc sądzę, że tak naprawdę to zawsze ono, to co z nami się działo, z tymi, którzy mają taką potrzebę takiego odkrywania słowa i treści dzieł literackich, no to to my zawsze byliśmy w jakiejś mniejszości i zawsze byliśmy trochę ukryci. Natomiast to, że jesteśmy, że nagle zbiorowo, przecież my się nie umawiamy na to, że robimy nowe przekłady z literatury pięknej, z literatury dawnej, tylko to, że nagle mamy taki wysyp, to jest takie wzajemne ośmielenie. Tak? To jest podniesienie się tej rozmowy pomiędzy, poziomu rozmowy między nami, tej wewnętrznej, kiedy my sobie opowiadamy, że coś tak, że na coś jest przyzwolenie, na coś nie ma przyzwolenia. Na przykład, powiem Ci taki punkt, po którym stwierdziłem, że już muszę tak przekładać Boską Komedię. To był taki moment, myśmy mieli taką dyskusję bardzo ożywioną, ona była nawet dość głośna i słynna w literaturze na świecie, poświęcona tłumaczeniu klasyków. Myśmy rozmawiali tam wtedy, ja się trafiłem jako najmłodszy rozmówca obok Piotra Zumera, Jacka Burasa, ale też Stanisława Barańczaka, Zygmunta Kubiaka, Tomasza Ubieńskiego. Ja pamiętam, no, zdałem sobie sprawę, to wysunąłem to, że Stanisław Barańczak, który chciał przetłumaczyć język, chciał przetłumaczyć Dantego, ale poprzez język angielski, tu już się trzeba było zastanawiać, czy to jest uprawnione, tak? No to jest. Ale dla mnie jest, to znaczy można dojść do jednego języka poprzez drugi język, aczkolwiek niekoniecznie się wtedy docenia to coś, co stanowi o smaku języka, tak? O tej treści, która jest w smaku, w jego gęstości. Ale u Barańczaka w tych sześciu bodajże pieśniach przez niego przetłumaczonych, ja powiedziałem mu, panie Stanisławie, tam znajduję w pierwszej pieśni jedną dziwną rzecz. Otóż na początku drogę Dantemu wzbraniają trzy zwierzęta, to jest lew, to jest wilczyca i to jest ryś. Lynx, tak, po łacinie, ryś. A pan napisał Lamparta, spotkałem Lamparta. Nazwał lwa, nazwał wilczycę, ale nagle wolał Parta i zobaczyłem nagle Lamparta. Ja mówię, ja strasznie pana przepraszam, ale dla mnie nie jest wszystko jedno, czy ja spotykam Rysia, czy spotykam Lamparta, dlatego tylko, że on się rymuje z wolał Parta po prostu. No, nie mogę się z tym zgodzić kompletnie. Mieliśmy wtedy również o tym rozmowę. I to było, no i tutaj jest kwestia, czy przyznamy rację tej mojej obserwacji temu, że nie jest mi wszystko jedno, czy zwierzę, które napotykam, jest rysiem, czy jest lampartem, czy to już jest wszystko jedno, bo najważniejsza jest oczywiście potoczystość i lektury. No ryś dlaczego? Dlatego, że tam w Biblii jest w ogóle pantera, tak? To znaczy to jest skopiowane z tego tekstu, z tą małą zmianą, że tam jest pantera, no bo pantera jest daleka od Półwyspu Apenińskiego. Natomiast ryś jest zwierzęciem domowym, zadomowym. Tak? Wychodzimy z miasta i spotykamy rysia. I Dantemu mogło chodzić również o to, że ten grzech upostaciowiony przez rysia
czyha tuż za murami miasta, to znaczy uważaj, bo to jest związane nie wiem co, z naturą wsi na przykład, tak? Czy wieśniaków, ale też, że jest po prostu tuż za twoim progiem, więc jak wychodzisz, to uważaj również na ten grzech, czyli na tę pożądliwość. Jak się spuścisz z łańcucha, bo to chodziło, tak, to żebyś nie popadł w ten grzech. Mi zależało, ja byłem gotowy walczyć właśnie o to, żeby to nie Rym dyktował gatunek zwierzęcia, który ja napotkam, tylko żeby ten gatunek zwierzęcia był czymś podstawowym. Jesteście strasznie okrutni z tą swoją nową uczciwością intelektualną, z tą nową prawdomównością, z tą nową kompetencją. I mam wrażenie, że mój przekaz o waszym okrucieństwie i ostateczności jeszcze do ciebie nie dotarł. Bo może to jest zbyt też okrutne oskarżenie ze strony inteligenckiej publiczności, czyli profanów konsumujących jakoś nieskładnie i pośpiesznie wycyzelowane wasze produkty. Mój ojciec, a propos Rysia, mówił, że po francusku ryś jest lavoisier, bo to jest z francuskiego luty i zwier, czyli groźny zwierz. I on nie miał możliwości szybkiego zweryfikowania tego. Prawdopodobnie to jest nieprawda. Ale nie było internetu. Dzisiaj można to bardzo szybko ustalić, czy to jest prawda, czy bajka. Ale dawniej można sobie było całe życie przeżyć bardzo wykształconego człowieka pośród rozmaitych legend, baśni, mitów. Wszystkie te konstrukcje zbiorowym wysiłkiem rozbili i kolejne pokolenia doprowadziły to do już jakiegoś sadystycznego maksimum. Jeszcze Barańczak sobie tam zwierzątka podmienił. Ty już nie pozwalasz podmieniać zwierzątek. Ja się po prostu martwię o następne pokolenia, że one już nie będą miały niczego do dekonstruowania. Ale czy to mi się to Jankowi podoba? Janku podoba, powiedz mi. No mnie się to nie podoba, dlatego że wy jesteście ostatni. Ja coś podobnego robię w filozofii. Ja też uważam się za filozofa ostatniego. I to też dlatego, że postanowiłem uprawiać filozofię jakby kierując się jak gwiazdą polarną ideą uczciwości intelektualnej, prawdomówności, która nie pozwala na manipulacje, fantazjowanie czy inną jakąś tam narcystyczne nadużycia, których filozofia jest pełna. Jedyne, co chyba wam jeszcze zostało ze starych dobrych czasów, to fascynacja waszymi autorami. Teraz koniecznie już musimy zagrać piosenkę, ale chciałem zapowiedzieć, że po przerwie bym chciał powrócić do tego, co naprawdę dla ciebie ważne, czyli do tych fascynacji. Jedną z nich jest właśnie Dante. Jako że no jesteś italianistą, byłeś dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie, znasz świetnie ten kraj, Rzym i południe i pewnie całe Włochy. Chciałbym skorzystać z okazji i czegoś się właśnie dowiedzieć od człowieka, który no właśnie tak bardzo już czule i bez rozmaitych mitów dawniejszych patrzy na kulturę Italii. I po przerwie chciałbym zapytać cię o początek, o archę włoskości nowoczesnej, o tego prerenesansowego autora, który wymyślił Włochy, język włoski, który z katolickiego średniowiecza, z tej materii katolickiego średniowiecza uczynił, można powiedzieć, fundament dla czegoś, co bardzo dwuznacznie jest tylko katolickie czy chrześcijańskie i co ma swoją własną naturę, mianowicie nowoczesność. Więc chciałem zapytać o Dantego jako archę włoskości, italskości, a przez to i nowoczesności, ale teraz. Jako że dobiega już szósta, my już jesteśmy zwykle 10 minut po piosence, to najwyższy czas, żebyśmy zagrali.
Drodzy Państwo, witam w drugiej części programu Mądrale, nadawanego premierowo 15 kwietnia 2022 roku. Gościem naszym jest Jarosław Mikołajewski, poeta, tłumacz, dziennikarz, reportażysta, autor książek dla dzieci, no poniekąd urzędnik państwowy, bo były dyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, między innymi znawca Dantego, przekładca Boskiej Komedii. Moje pytanie, które już zadałem wcześniej przed piosenką, jest takie, co to, czym jest ten Dante, ten mityczny założyciel włoskiej kultury języka włoskiego,
kultury, która wybuchła nagle renesansem, avant la lettre, jakby takim renesansowym autorem był Dante, który się podpisywał z imienia i nazwiska, pisał z inspiracji romantycznej miłości i używał w poezji języka własnego, ludowego, który stał się dzięki temu później włoskim językiem standardowym. To jest coś zupełnie niezwykłego. Nagły wybuch tej włoszczyzny, ten wielki renesans, ogromna, niezwykła zupełnie historia zarówno w zakresie sztuki, architektury, ale także polityki, te wszystkie włoskie republiki, które przeżyły taką świetność, niezwykłe losy w ciągu wieku, no właśnie, XV-XVI, potem to papiestwo w tym wszystkim i na końcu wreszcie zjednoczenie Włoch, powstanie włoskiego państwa, ale zaskakująco jakby późno. Chciałem zapytać o ten z miejsce Dantego i o to, czy Włochy do dzisiaj są z Dantego, czy to jest tak, że to jest dalej taki zwornik, taka mentalna czy symboliczna, można powiedzieć, synteza i arche włoskości, i czy ta włoskość, która in statu nascendi, wtedy za czasów Dantego się jakoś określała, nadal jest tą, którą była, czy Włochy są jednym krajem, czy nadal jednak istnieją mitologicznie, bo tak naprawdę jest to nadal pstrokacizna, patchwork rozmaitych regionów i dialektów. No to bardzo ciekawe pytanie i bardzo szerokie. Ale z Dantem jest troszkę kłopot. Znaczy, taka włoska nowoczesność czy włoska odrębność zaczęła się przed Dantem. Znaczy, przypomnijmy, że przed Dantem w poezji włoskiej właśnie była szkoła sycylijska. To było bardzo dziwne zjawisko i bardzo ciekawe i ma coś wspólnego z migracjami. Otóż kiedy krzyżowcy przemieszczali się na południe, na przykład z Francji, to przechodzili przez Palermo, czyli przez dwór Fryderyka II Hohenstaufa i tam pozostawiali świadectwa swojej wielkiej, wspaniałej poezji, która była poezją właściwie teologiczno-miłosną, czyli była poezją o miłości, taką dociekającą samych racji miłości, łączącą ją właśnie z jakąś boskością, ze źródłami ożywczymi dla życia i była w tym rozpoznaniu miłości dużo bliższa prawdy niż nasze podręcznikowe rozważania wokół tego fenomenu, ale też była bliska refleksji nad tematem języka. I w 1250 roku mniej więcej powstał sonet na przykład. No to jest odkrycie niebywałe, nieprawdopodobne, dlatego że znamy oczywiście rangę sonetu. Sonet to jest mniej więcej 1250 rok, odkrył go notariusz Jacopo D'Alentini, zwany notaio, czyli ze względu na swój zawód właśnie notariuszem. I to jest ta forma, która powstała z takiego cechu, z takiego rzemiosła pisania, można powiedzieć, i przeszła drogę zupełnie niebywałą, dlatego że właśnie przez Dolce Stil Nuovo, gdzie byli więksi od Dantego, soneciści, między innymi Guido Cavalcanti, Guido Guinicelli, którzy przeszli przez Dantego do Petrarki, który sonet udoskonalił, poprzez później Gongorę, Szekspira, Michała Anioła i doszedł do Mickiewicza, który tak naprawdę dźwignął kulturę polską o cztery wieki, to znaczy poprzez sonety właśnie, tak? Bo nagle wprowadził, w sonecie zauważył taki instrument do mówienia o pewnych subtelnościach, wahaniach duszy i to odkrycie mickiewiczowskie jest takim nie dość wielkim, wielkim, nie dość celebrowanym takim zdarzeniem. Ja uważam je za o wiele ważniejsze niż celebrowana 200. rocznica w tym roku ballad i romansów. Tak naprawdę, bo sonet to jest takie prawdziwe zerwanie z taką prześnością, czyli wejście przez język polski do strefy subtelności, prawdziwej subtelności, nie teologicznej. I to jest to. I to się pojawiło, czyli 1250 rok mniej więcej. Potem też na północy działy się inne rzeczy, bo tam była poezja franko-wenecka. Potem, tylko na to zwracam uwagę bardzo, 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 bardzo z wielkim naciskiem. Otóż w 1221 bodajże czy trzecim zmarł święty Franciszek z Asyżu.
Tak, i święty Franciszek jest autorem jednego wiersza tak naprawdę, czyli hymnu stworzeń, który jest nieprawdopodobnie subtelnym, złożonym wierszem lirycznym. I on jest tyleż pochwałą ze strony stworzeń, czy sugestią pochwały, poetyki pochwały ze strony stworzeń dla ich stwórcy, ileż takim rozpisaniem świata na wszystkie elementy, między innymi na element męski i kobiecy. Każde stworzenie jest bratem albo siostrą. Wszystko jest wspólnotą monastyczną, ale nie dlatego, żeby być w klasztorze. Nie dlatego, że ten niezwykle nowoczesny człowiek o nowoczesnej wrażliwości, dla którego wyobraźni nie było kompletnie żadnych przeszkód, postanowił nas zamknąć w klasztorze, tylko dlatego, żeby uzmysłowić sobie siostrzeństwo i braterstwo nas wszystkich po prostu. Tak? Jesteśmy po prostu wszyscy jak gdyby skazani na jeden los i tak naprawdę poznając siebie samych poznajemy innych, poznając innych poznajemy siebie samych. Nieprawdopodobny wiersz, który zawiera w sobie tyle poziomów, tyle rejestrów, że właściwie to on jest takim początkiem nowoczesnych Włoch. Po nim przyszedł taki poeta Jacopo Nedatoli, autor Stabat Mater łacińskiego, ale pisał głównie po włosku. No i to jest z kolei odkrycie brutalizmu w języku. Też zupełnie odrębne zjawisko. No i potem rzeczywiście przychodzi Dante, Petrarca i Boccaccio. Przed Dantem jest jeszcze poezja ateistyczna, to jest bardzo ciekawe. Wielki poeta Guido Cavalcanti, wielki przyjaciel Dantego, którego Dante, kiedy dochodzi do władzy we Florencji jako obywatel, skazuje na tereny malaryczne, chociaż jest Cavalcanti jego przyjacielem, na tereny malaryczne właśnie za te odstępstwa od wiary po prostu. Boi się tego czegoś, ale też prawdopodobnie się boi świadectwa Cavalcantiego, który doskonale zna życie Dantego i wie, że ta Beatrycze jako teologia i dla której porzucił filozofię, czyli tak naprawdę różne kobiety, no to jest jakiś wielki pic na wodę i Dante też się go boi. Ale ta poezja, piękna, wielka poezja do 1600 roku, na pewno Cavalcanti jest największym poetą włoskim. Do 1600 roku, czyli do własnej śmierci, wskutek tego wysłania do Sarcany na te tereny malaryczne. A potem Dante pisze swoje, po napisaniu Życia Nowego i między innymi sonetów, kanzon, ballad, no właśnie pisze ten arcypoemat, którym jest Boska Komedia, który jest zadziwiający, ponieważ Dante założył, znaczy Dante jest przede wszystkim, Dante porwał polskich romantyków przez różne rzeczy, ale również dlatego, że był uchodźcą po prostu, tak? Dlatego, że został skazany na śmierć i pisał poza własnym domem i miał bardzo słuszne, celne obserwacje co do na przykład trudności współżycia z ludźmi na uchodźstwie. To znaczy, krótko mówiąc, jak straszny jest z tępakami na uchodźstwie razem, z którymi łączy tylko to, że jest się jednego pochodzenia, ale tak naprawdę różni nas wrażliwość, różnią poglądy i różni wszystko inne. To była nowoczesna myśl Dantego, która była bardzo bliska Norwidowi, Mickiewiczowi, którzy tak samo narzekali na to, że są z różnymi ludźmi, z którymi naprawdę im jest nie po drodze, ale no niestety połączył ich los właśnie uchodźczy. To jest Dante to jest jedno, tak? Do Dante, o Dantem żeśmy sporo już mówili, ale tam jest ta piękna postać Petrarki, który jest zupełnie kimś innym. Dante to jest, myślę, że gdzieś rozdarcie pomiędzy tym średniowieczem a humanizmem jest właśnie pomiędzy jednym a drugim. Humanizmem również na tym tle, że Dante tak naprawdę zwrócony jest do świętego Tomasza głównie, również do świata starożytnego, ale nie ma jeszcze dostępu do tych pism. Tymczasem Petrarca jest takim świadomym czytelnikiem dzieł klasycznych, jest kolekcjonerem tych dzieł, ty wiesz w ogóle, że ja poznałem Petrarkę, czy nie wiesz? Osobiście? Osobiście, myślałem, że jesteś troszkę młodszy. A widzisz, i tu cię zaskoczę. Nie, ale to nawiasem mówiąc, to jest dość zabawna historia. Kiedy zainteresowałem się, zgłosiłem do gazety wyborczej, no jakieś 20 lat temu, taki temat, że we Włoszech rzeczywiście zapanowała moda na badanie zwłok różnych wielkich ludzi i określanie, jaki był ich wzrost, jak chorowali, na co i w ogóle. No i trafiłem do takiego profesora, który się nazywał, uwaga, Vito Terribile de Villemarine,
tłumacząc to na język polski, można by powiedzieć, nazywał się witem potwornym od stwora morskiego, coś takiego. No i tak się nazywał naprawdę i mieszkał w Padwie i jak ja przyszedłem do niego i odwiedziłem go, to on wstał i powiedział, potworny jestem, czy to powiedział, to jest moja wtórka, wskazał na taką pobladłą dziewczynkę i powiedział, ona do niedawna jeszcze była mężatką, ale nie wiadomo dlaczego jej mąż uciekł. No, w każdym razie zabrzmiało to dość groźnie. Umówiliśmy się na następny dzień do Arcua Petrarca, czyli blisko Padwy, bo on tam właśnie badał Petrarkę. No i ja poszedłem i on mówi, Petrarka. Tak powiedział się, jakby ostrym głosem przedstawiał mi tego. Ja rzeczywiście zobaczyłem Petrarkę i on mówi, to jest prawa ręka Petrarki, proszę bardzo, to są kości. A tu jest takie świadectwo, proszę zwrócić uwagę na tę kość piszczelową. On wspomina w Secretum Meum, że w 1348 roku spadł z konia i złamał sobie tę kość piszczelową. Tu jest właśnie ślad tego złamania. Bardzo proszę. Ja to opowiedziałem po powrocie poecie znakomitemu, ale niestety zapominanemu, Jerzemu Górzańskiemu i on napisał cały poemat i całą książkę Prawa ręka Petrarki właśnie, więc miało to wpływ wielki na literaturę współczesną. Natomiast Petrarka, oczywiście najtrudniejsze pytanie, jakie można zadać studentom italianistyki, to czym się różnią sonety Petrarki od sonetów Dantego? Dlatego, że w przekładach to w ogóle nie wychodzi na ogół, to znaczy to po prostu... Natomiast jest tam pewna bardzo, bardzo delikatna różnica. Otóż Petrarka rzeczywiście analizuje te ruchy własne. To jest takie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie, można powiedzieć. To jest taka poezja, która rzeczywiście stara się określić swoje stany i akceptuje to, że jesteśmy zmienni. To znaczy, nie idzie tak jak u Dantego. Ja jestem taki, to a taki. Znaczy, jak raz zadekretuje, że ma taki stan uczuć, to już na zawsze ten stan uczuć mu pozostanie. U Petrarki jest nic dziwnego. Petrarka się temu nie dziwi, że po prostu coś się w nim dzieje. Najkapitalniejszy sonet Petrarki to jest ten, w którym tłumaczy się z zakochania w Laurze, ponieważ opuścił gardę, ponieważ był to Wielki Piątek i opłakiwał Chrystusa i właśnie w tym momencie spojrzała na niego Laura po prostu. Więc on otwarty na współczucie przy okazji otworzył się na miłość na przykład. No tego typu... Ale Laura była prawdziwa, bo słyszę, że Beatrycze to trochę pic na wodę, co mnie bardzo smuci, bardzo. Nie, była, ale była, ale cała historia wokół niej chyba jest picem na wodę, tak. Ale to, że on w ogóle usunął, wręcz zabił swojego konkurenta, to okropnie się ten Dante zrobił dla mnie niesympatyczny przez ciebie. No właśnie tam wy tak robicie. Wy nam wszystko zabieracie, a w zamian dajecie nam, no, to tak jakbyśmy złoto wymieniali na banknoty. No. Niby warte jeszcze tyle samo, ale nie wygląda już tak samo. Już nie ma tyle radości. Ja już nie chcę takiego Dantego, który kogoś na tereny malaryczne jako jakiś tam urzędnik kościelny wysłał, ani... Ja też żyłem w błogiej bajce, że Polacy, wszyscy Polacy pomagali wszystkim Żydom, wszyscy chrześcijanie pomagali wszystkim Żydom podczas II wojny światowej, tymczasem jacyś historycy się znaleźli, którzy no, niestety... Ja nie mogę narzekać, że wy mówicie prawdę, ale prawda jest trudna, bolesna, nudna, nie wiem, no w ogóle jest dla dorosłych. A kultura była robiona wszystko, cała dla młodych generalnie ludzi i służyła no, jakby po podniesieniu ich morale i ich egzaltacji. Kultura jest bardzo egzaltowana. I twórcy zawsze dbali o to, żeby te... No tak, ale ten trzeci z tego kultu trzech koron, powiedzmy włoski, czyli Boccaccio, nie był zbyt egzaltowany, muszę powiedzieć. To znaczy on... No, przynajmniej tam wszystko jest tak, jak ma być, rozumiem. No tak, ale Decameron mówi sam za siebie, on by się tutaj jakby za niczym nie chowa, nie chyba się nie zgrywa. Tak. Tak, oczywiście, tak. Zresztą tylko pokazuje różne techniki perswazji albo techniki zaskoczenia. No rzeczywiście, jak się ma takie trzy korony, jak się ma takich trzech no, gigantów literatury, Dante, Petrarca, Boccaccio tuż po sobie, tak? Jeszcze powiem tylko, że przecież Petrarca wielbił Dantego, natomiast Boccaccio napisał jego biografię i to wszyscy właściwie no, niemalże mieli prawo się znać. I to było wszystko takie, to byli rzeczywiście trzej geniusze, więc nic dziwnego, że język florencki stał się językiem literackim. I tak trwało tak naprawdę do zjednoczenia Włoch, kiedy przyszli Piemontczycy, ale najbardziej tak trwało do okresu tuż
po II wojnie światowej, kiedy przyszła telewizja. I telewizja osiadła w najbogatszym regionie Włoch, czyli w Mediolanie, w Lombardii, i gdzie jest do dzisiaj 80% na przykład wydawnictw, ale przede wszystkim są te rozgłośnie radiotelewizyjne. Krótko mówiąc, język toskański jako ten język modelowy został zastąpiony przez język mediolański. To znaczy z różnymi, no oczywiście to się odczuwa tylko w warstwie fonetycznej, można powiedzieć, ale to są ważne rzeczy, na przykład czy się czyta S pomiędzy kaza czy kasa, tak? No i tak naprawdę to język włoski jest teraz taki, jak język prezenterów telewizyjnych, można powiedzieć. I to jest, a Włochy są w dalszym ciągu oczywiście takim długaśnym bytem, obejmującym kilka stref subklimatycznych. Na szczęście to położenie nad morzem jest jednakie i utrzymuje pewną tutaj równowagę. Natomiast oczywiście kultura jest różna, co wynika jeszcze z tego rozbicia na setki książstewek różnych, i każde książstewko miało swój dwór, miało swój zamek, miało swoje malarstwo. Tak? Przypomnę, że Rafael wychował się w Urbino na przykład, a w Rzymie no, i we Florencji już tylko doskonalił swoje warsztaty. Natomiast no, że było znakomite malarstwo bolońskie, że byli tacy, jak był jakiś facet z Caravaggio, z miejscowości Caravaggio, na przykład też w Lombardii. I to było, i oni dążyli wszyscy oczywiście do tych wielkich centrów. Do dzisiaj się odczuwa te ogromne różnice. To znaczy, do dzisiaj, kiedy się, już nie mówię o takich podstawowych różnicach, to znaczy, kiedy się grało taki film L'albero degli zoccoli, braci Olmich, znakomitych reżyserów, czyli Drzewo sabotowe, i ono zostało nakręcone w dialekcie Bergamo, to w położonym o 40 km dalej Mediolanie było one wyświetlane z tłumaczeniem po prostu, bo się nie dało tego zrozumieć, nie dało się tego pojąć. Dzisiaj to jest tak. Wielkim takim odkryciem Włochów to jest odkrycie tej rzeczywistości dialektalnej. Ten dialekt naprawdę robi wielką furorę. Kiedyś ten dialekt był pominięty, ponieważ ludzie się bali tego takiego prowincjonalizmu, dlatego że ten dialekt ich zdradzał jednak. Natomiast teraz odkrywają na nowo dialekt i poeci dialektalni są poetami, którzy zdobywają główne nagrody literackie. Natomiast słynny Andrea Camilleri, czyli autor cyklu powieści kryminalnych o Montalbano, właściwie napisał je w języku, takim udomowionym języku sycylijskim, takim języku troszkę uproszczonym, sycylijskim. I pisał w tym sycylijskim, wszyscy Włosi rozumieli. To był geniusz tego Camilleriego, który stworzył taki sycylijski zrozumiały przez wszystkich, ale z mnóstwem słów, których ekwiwalentów szukałem w języku płońskim mojego taty, na przykład. Tak? No, na Netflixie jest teraz serial, jak to się nazywa, Wspaniała przyjaciółka, czy coś takiego. L'amica geniale, tak. Tak. Ellen Ferrante. Tak. Genialna przyjaciółka i oni to zrobili po neapolitańsku. Mhm. Cały świat idzie dialekt neapolitański. Także to niesamowite, że Włochy mogły sobie pozwolić na pluralizm po 200 latach jednoczenia się, które zawsze kosztuje zacieranie różnic, prawda? Czy to znaczy, że Włochy są już do końca dojrzałe? Nie, jeszcze nie. To znaczy na przykład Lampedusa, która jest maleńką wysypką, najbardziej na południe położonym, wysuniętym kawałkiem Europy. No tam na przykład, no to jest wyspa przede wszystkim rybaków, którzy nagle postanowili się wzbogacić, żyć lepiej po prostu, dzięki temu, że wybudują, że zmienią te swoje domki rybackie na takie wille dla turystów, ponieważ tam kiedyś wszystkie magazyny turystyczne uznały za najpiękniejszą plażę świata Wyspę Królików, tamtejszą właśnie lampeduzańską, więc oni uznali, że to jest wielka szansa dla turystyki. No i rzeczywiście to jest, przeżywają to z ogromną przesadą. To znaczy przede wszystkim wypierają się, że kiedykolwiek byli rybakami, ale wypierają się dość bezczelnawo, można powiedzieć. Natomiast druga rzecz jest taka, że kupują sobie natychmiast najlepsze auta i najdroższe. Znaczy takie po prostu niepośrednie. Nie kupią sobie żadnego
no, wyspa ma 9 kilometrów długości i 2 kilometry wysokości, powiedzmy, ten trójkąt. Także to naprawdę, nie potrzeba żadnego Maserati, który będzie pruł przez ten pejzaż lampeduzański. Tymczasem no, to kupowanie drogich aut tam na miejscu jest, wspaniałym wyścigiem. Natomiast nie, ale tam jest teraz, są na etapie odkrywania własnej odrębności, własnego języka, własnej kultury, dostrzegli, że to może co włoskie, to może przeminąć. Made in Italy nie jest już tak atrakcyjny jak made in Sicilia, in Sicily, tak? Albo jeżeli jest made in Naples, czy w Wenecji, czy gdziekolwiek indziej. Więc ta kultura, powiedzmy, że prowincjonalna jest kulturą, no taką, można powiedzieć, uprzywilejowaną. No prowincjonalna jak cię mogę, no na Syrakuzach podobno milion ludzi mieszkało. No tak. To jest większe od Rzymu. No tak. W nieskończoność można by gadać o tym, to jest fascynujące. Czas nam leci, musimy zaraz drugą piosenkę puścić. Chcemy, musimy. Bo takie są prawa programu. Oczywiście wszystko jest niedokończone. Nasze rozmowy są zupełnie jak u Rydzyka, one są niedokończone. Ale ja chciałem, żeby słuchacze wiedzieli, jak bardzo jesteś wszechstronny. Dlatego chciałem ten ostatni kawałek po piosence, ostatni kawałek naszego spotkania poświęcić Polsce i Mickiewiczowi, którego jesteś również znawcą. Do tego stopnia, że tam pracujesz nawet dla Muzeum Literatury w Warszawie, które jest, no, prezentuje pamiątki po Mickiewiczu. Książkę napisałem o Mickiewiczu. Tak. Książkę, tak. I więc teraz zagramy i potem chciałem właśnie zapytać o to, czy my jesteśmy wciąż z Mickiewicza i czy to się da daleko tak pojechać na tym Mickiewiczu, bo mówiłeś, że te sonety lepsze od tego Pani zabiła Pana, jak to się tam nazywa, balady i romanse. Słowackiego nikt już nie czyta, bo to jest nie do czytania, nikt tego nie rozumie, Norwida też nikt nie zrozumie, a Mickiewicz to tak jak Mozart, nie? Że to niby muzyka poważna, ale wesoła, no a tutaj... No też jakoś to idzie to jakoś przeczytać. No i to moje pytanie jest o tą możliwość Polski, możliwość tego pompowania krwi do krwiobiegu polskiego przez romantycznych twórców, czy oni jeszcze dają radę, czy to już jednak jest fikcja i złudzenie jakichś konserwatystów, konserwatywnych postinteligentów, czy zdegradowanych postinteligentów w rodzaju... Z radością podejmę ten wątek i opowiem Ci jak i Państwu, jak wczoraj rozmawiałem z grupą kobiet osadzonych w więzieniu z 19 kobietami o Mickiewiczu i jak one miały oczy mokre od łez, kiedy fascynujące życie, naprawdę. Ja całe twoje życie jest ciągiem anegdot. Jeszcze do tego masz 3 córki. Ale chciałem jeszcze zapowiedzieć, że zwyczajem naszego programu jest to, że gość w ostatnich minutach ma czas dla siebie, żeby powiedzieć zupełnie co chcę, nie kierować się moimi pytaniami. Więc podczas piosenki możesz sobie łaskawie przygotować wypowiedź Urbi et Orbi. Tak, przesłanie dla wszystkich i na zawsze, bo ten program może być oglądany nawet za parę lat. A teraz druga piosenka. Spełnić swój sen, kolejny sen, spełnić swe sny.
boisz kobiet do utraty tchu. I liczyć, że wybiega się tak pozytywny wynik. Chociaż gramy na wyjeździe, a sędzia jest z nimi. Chociaż mamy pod wiatr i nas kopią po nogach. My walczymy stale, no bo to jedyna droga. By podłoga była dalej, a chmury ciut bliżej. By ze szczęścia oszaleć, by unieść się wyżej. Opowieść o patentach, które na nas ma los, który potyka nam szczęścia, pęta pod nos. Ale w każdym zaklęta jest kość, zostaje w gardle jakość, bywa kością niezgody. Rodzi w nas złości, przynosi dowody, że nic nie jest jak powinno być i powody, by życia nie śnić. Dla mnie to bzdury, po sobie widzę, że niebo może być blisko i bliżej, że każdy miesiąc, tydzień i dzień może być jak najpiękniejszy sen. Więc śmiało zmień swe życie, wiedz dokąd pędzisz i weź się za siebie, zamiast narzekać i ględzić. Zawsze jest dobry czas, mówił tu, że te twoją myśl jeden raz. Panie Janie, wiem czasami co zrobić. Kiedy życie znów odcina mi nogi. Kiedy chciałem jak najlepiej, ale wszystko znów jest źle. Myślę, po co znowu wchodzić w tę grę. Czy nie rzucić tego w diabły i nie popłynąć prądem. Jak śnięte ryby albo ci, którym tak zwany zdrowy rozsądek. Nie robić tego, co bezdusznie każe. Albo coś, albo ktoś, bo słyszę w głębi mnie. Słuchaj, uczuć, myśli, patrz, a nie będzie źle. 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 Naszym gościem jest Jarosław Mikołajewski, o którym nasza słuchaczka Barbara Stobiecka powiada. Tak, cudowny dziś gość, ogrom wiedzy i cudowna potoczystość wypowiedzi. Więc wliczymy na jeszcze, mamy jeszcze 20 minut. Bardzo cię proszę, zadany temat Mickiewicz i nasze czasy. Tak mi się porobiło z Mickiewiczem, że zacząłem go czytać na nowo. Zawsze go czytałem i pamiętam Krzysztofa Karaska, który gdy odbierał mój pierwszy tomik wierszy, to powiedział, jeszcze byliśmy na pan, powiedział, proszę się nie przejmować tym, że Mickiewicz był na świecie. Dobrze? Proszę o tym zapomnieć, w ogóle nie brać pod uwagę, ale proszę tylko pamiętać, że jest jakaś poprzeczka, która musi być bardzo wysoko. I rzeczywiście Mickiewicz był zawsze takim rodzajem zobowiązania, ale tak naprawdę to najważniejszy był smak jego poezji. I ja zobaczyłem w Mickiewiczu nie tylko smak poezji, ale też smak jego życia. Otóż ja jestem człowiekiem, który prawdopodobnie żyje awanturniczo. Takie mam wrażenie, że takiego człowieka jak ja nazywałeś kiedyś awanturnikiem i ja próbuję wszystkiego, próbuję dotknąć każdej rzeczywistości. Może to płynie również z nerwicy natręstw.
Otóż moja wersja nerwicy natręstw, mówię zupełnie poważnie, polega też na tym, że ja muszę wszystkiego dotykać. Tak? To znaczy, jak coś dotknę prawą ręką, czegoś dotknę, to potem muszę dotknąć lewą ręką. Czasami nie mogłem dojść do szkoły, bo jak kopnąłem jakieś drzewo, to musiałem kopnąć drugą nogą to samo drzewo i takie różne historie. Może to dlatego. Mickiewicz był człowiekiem, jest postacią oszołamiającą. Otóż on miał najrozmaitsze przygody, ale też miał taką cechę, która mnie bardzo nurtuje. Otóż on musiał poznawać bez przerwy świat w każdej postaci. To znaczy on nie miał momentów takiej zastygłej wyobraźni, to jest zastygłej ciekawości świata. Jego ciekawili ogromnie ludzie. Jego ciekawiły słowa. Uwielbiam jego stosunek do słów z sonetów z Krymu, poznanych podczas tej podróży, która zrodziła sonety krymskie, a potem też erotyczne sonety odeskie, o których się w szkołach jakoś dziwnie nie mówi. I na przykład stopień zakochania jego, Mickiewicza, w słowie, czy w toponimie Czatyrdach na przykład, albo Judach, albo Bakczysaraj, jest absolutnie niezgłębiony. Ja po prostu kocham jego smak słów, jego smak osób poznawanych, jego litość dla różnych osób. On na przykład wstrętnie pisał, w ogóle nie cierpiał kaligrafii, ponieważ w dzieciństwie przechodził arachnofobię. On kiedy stawiał literki, kiedy uczył się pisać, to widział w każdej swojej literce pająka i uciekał natychmiast do drugiego pokoju. Przez to bardzo brzydko pisał i proszę zauważyć, on jest dzięki temu również bardzo bliski. No właśnie cały czas jest bliski, bo jest tak bardzo niedoskonały, że moja niedoskonałość jest nawet mniejszą niedoskonałością niż jego niedoskonałości. Pisał tak, nie wiem, czy państwo też tak piszą, że zaczynają od lewej strony i schodkowo schodzą do prawej, aż te literki kolejne nie znajdują już swojego miejsca, więc trzeba znowu odbić w lewo. I on nie cierpiał przepisywać, ale kiedy jego przyjaciel Garczyński chorował i kiedy poprosił Mickiewicza o przepisanie wszystkich jego wierszy, pomyślmy sobie teraz, tak, trzeba przepisać kilkadziesiąt wierszy przyjaciela, mniej interesujących niż te wiersze, które chciałby Mickiewicz czytać, no to Mickiewicz się rzucił na to przepisywanie i dopełnił tego dzieła. Był człowiekiem szalenie wiernym w całej swojej niewierności. Otóż on był niewierny swojej żonie na przykład, Celinie. No, miał dzieci nieślubne, poza sześcioma ślubnymi. Miał dzieci nieślubne, ale był dla niej ogromnie dobry. Ja chyba bym wolał, żeby ktoś był dla mnie dobry, niż był mi wierny. Tak, chyba bym wolał, ale chyba bym tego nie powiedział, tego zdania, gdyby nie Mickiewicz, który mniej więcej to samo miał. I zajmował się w tym czasie dziećmi. On zarzucił swoje dzieło poetyckie. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę po panu Tadeuszu on właściwie niczego do okresu szwajcarskiego nie napisał. Tak? Dopiero w Szwajcarii mu się odrodził troszkę talent, czy wystrzelił mu na nowo i napisał te znakomite wiersze emigranckie. Ta jego różnorodność zainteresowań. Mało osób, my czytamy bardzo często wiersze oczywiście lozańskie, tak zwane, Nad wodą wielką i czystą. To jest taki ukochany wiersz polskich poetów. Ja jeszcze mam do dzisiaj w uszach głos Adama Zagajewskiego, który poprosił mnie, żebym ja wysłuchał jego czytania, bo on miał pomysł na interpretację poprzez własne czytanie. I ten cudowny, to było nasze ostatnie spotkanie bodajże, on mi czytał właśnie Nad wodą wielką i czystą. Ja widzę te opoki, które stoją w opisie właśnie mickiewiczowskim, ale też miał te inne wiersze, niezwykłe, zupełnie takie ezoteryczne. Na przykład Śniła się zima, jeżeli po skończeniu tego naszego programu bardzo bym prosił, żeby państwo rzucili się na taki wiersz Śniła się zima. To znaczy o tym, jak opis takiej procesji, gdzie uczestnicy procesji odwracają gromnice w dół i wszystkie gromnice oczywiście powinny zgasnąć tak odwrócone, a u niego strzelają takimi grotami w ziemię. I co zwiastuje również tę książkę mało odkopaną, a którą trzeba wziąć chyba do ponownego przebadania i do skompletowania jej śladów. Otóż on napisał historię przyszłości Adam Mickiewicz. Tak? Czyli taki wariant historii, która miała się dopiero zdarzyć, a tam w środku zadziwiające rzeczy, między innymi opis czy pomysł taki, żeby siedzieć w hotelu w Paryżu na przykład i słuchać muzyki granej na innym kontynencie. To jest akurat, wiemy o tym
o tym wątku z relacji bodajże Odyńca z listów, ponieważ cała książka jest właściwie zniszczona, bo wszyscy mu mówili, że to jest książka nie o ojczyźnie, a teraz jest czas na to, żeby mówić o ojczyźnie. No i te zdumiewające wiersze, przepiękne, które odbiorą Państwu dech, ale nie odbiorą Państwu czasu, ponieważ mają po dwa wersy albo po cztery wersy. I to są wiersze z Anioła Ślązaka, przekłady z Jakuba Bemy i Anioła Ślązaka. To są wiersze o takiej tajemnicy, o prawie norwidowskiej tajemnicy, a może nadnorwidowskiej nawet. Tak, tak jak gdyby przeglądać jakieś stare napisy na popękanych tablicach z piaskowca, chciałem powiedzieć marmurowych, ale nie. Więc to jest również taki wątek tej jego poezji. Jako osobowość, na przykład sam pomysł, że Mickiewicz w 1830 jedzie do Rzymu, wybucha powstanie listopadowego i on ewidentnie nie ma ochoty wracać do ojczyzny, tylko woli zostać w Rzymie. No, niestety, proszę mi wybaczyć, jeżeli nie zyska mojej dezaprobaty. Natomiast to, co on robi w 1848, czyli w okresie Wiosny Ludów, czyli jedzie do Rzymu, chce założyć Legion Polski, pisze statut tego Legionu Polskiego, Żydów nazywa braćmi starszymi, do czego nawiąże później Jan Paweł II, a też będzie walczył w tym statucie o równouprawnienie niewiast i Żydów. No i to, że on pójdzie do papieża i będzie błagał papieża, namiestnika Chrystusa, żeby stanął na czele rewolucyjnych tłumów podczas Wiosny Ludów. I papież będzie miał go tak dość przez to jego wystąpienie i orędowanie za ludem miast i wsi, że po prostu już go nigdy do siebie nie przyjmie. Będzie miał go absolutnie dość. A to, jak podczas wykładów o literaturze słowiańskiej pisze o, że miarą człowieczeństwa jest to, czy człowiek, który będzie widział myśliwych strzelających do jelenia, czy wejdzie między jelenie i myśliwych i przyjmie na siebie kulę skierowaną do tych jeleni. Mickiewicz jest nieodgadniony, Mickiewicz jest nieodkryty. Mickiewicz poza tym tak się bawi strasznie językiem. Ja słyszałem ostatnio, ktoś mówił, że pan Tadeusz jest nienowoczesny. To jest nieprawda, bo nowoczesność to jest zwolnienie z wszystkich obowiązków. Czyli na przykład bawienie się językiem. No, ta zabawa językowa, która występuje właśnie w panu Tadeuszu, no to jest coś nie do przebicia. Naprawdę ani Tuwim, ani Barańczak, ani Białoszewski nigdy językowo nie doszli do tego poziomu właśnie zabawy literackiej. A co do Norwida? Ty mówisz o Norwidzie, że jest niepojęty, ale zwróć uwagę, że on zastawiał pułapki swoich pierwszych zdań. Nie ma piękniejszych incipitów od incipitów norwidowskich. Piper pisał, poezja to jest pisanie pięknych zdań, poezja to jest pisanie pięknych zdań, poezja to jest pisanie pięknych zdań, dobra poezja zawsze była tym. I Norwid, czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złożywszy na pancerz? Albo przez oceanu ruchome płaszczyzny pieśń ci jak mewę posyłam, o Janie, nad Capuletich i Montekich domem i tak dalej, i tak dalej. Cóż ty Atenom zrobił Sokratesie? Te wszystkie źle, źle, zawsze i wszędzie. No to są, te incipity są absolutnie genialne, norwidowskie, i on zastawiał takie pułapki, że będzie fajnie, że będzie rytmicznie, że będzie dobrze, że będzie dostojnie. No i potem zaczynały się te tak zwane przez Wisławę Szymborską ciężkie Norwidy, tak? Czyli po prostu trudności absolutnie nie do zgłębienia. I jak wspominałem, byłem wczoraj w więzieniu kobiecym, gdzie panie zażyczyły sobie mojej lekcji mickiewiczowskiej, żebym opowiedział o Mickiewiczu. Miałem 2 godziny i opowiadałem przez godzinę w ogóle o, no taki właśnie szymborski znowu temat, o radości pisania wierszy. To znaczy o tym, że wiersz jest podaniem ręki, że jest nazwaniem w sobie takiej rzeczy, w której inni mogą się rozpoznać. Takie ustanowienie takiego paktu braterstwa, siostrzeństwa, jakkolwiek go nazwiemy. I panie postanowiły stworzyć koło w ogóle poetyckie. Ja zacząłem im pokazywać, jak to można od słowa przejść do drugiego słowa. A potem przeniosłem ciężar mojej opowieści na Mickiewicza. Naprawdę one płakały, to znaczy po prostu były wzruszone, były rozbawione. One znalazły tak wielkie ukojenie właśnie w tej jego niedoskonałości, że one są, no,
doskonałe pewnie być nie mogą, wszystkie przynajmniej, prawda, skoro są tam skazane, a niektóre skazane były na dożywocie, no to po prostu znalazły ulgę w tym, że nie tylko one są dzikie na tym świecie, nie tylko one zrobiły rzeczy, nie tylko im się życie wymknęło spod kontroli, ale również no, takiemu samemu Mickiewiczowi. I one naprawdę zachwycały się i obiecały mi, że wszystkie nauczą się na pamięć nad wodą wielką i czystą i wszystkie z pamięci powiedzą mi podczas następnego spotkania. To było tak wzruszające spotkanie, ale co więcej, dzień wcześniej miałem spotkanie z pacjentami drewnicy, w różnym wieku bardzo, i dokładnie obiecali mi to samo. To znaczy obiecali też pisać wiersze. Poezja naprawdę łączy. Poezja to jest coś takiego i to, żeśmy z Piotrkiem Matywieckim wielokrotnie o tym rozmawiali, to jest takie podanie ręki drugiemu człowiekowi. Z myślenie o tym, jak podawać tę rękę, wiem, chcesz mi pewnie przerwać, bo się rozgadałem. Ale się rozgadałem. Tak, ja chciałem powiedzieć tylko, że wierzę głęboko, że gdyby te kobiety spotkały ciebie wcześniej, zanim trafiły do więzienia, to pewnie wiele z nich by tam w ogóle nie trafiło. Ja wierzę w to, że można sztuką, poezją, muzyką uchronić ludzi przed nimi samymi, przed ich najbardziej dzikimi wnętrznościami, demonami. A gdyby Dante nie spotkał Wergiliusza, to by nie poszedł do raju, tylko by został w piekle. Naprawdę. No właśnie. Ten nasz czas ich płynie nieubłaganie, ale no my mamy tutaj właśnie taką swoją małą rubrykę Urbi et Orbi. Chciałem cię prosić o takie przesłanie. Ja już mam pewne przesłanie, dostałem, że młodym kobietom trzeba mówić, wolę, żebyś była dla mnie dobra niż wierna, a starym i brzydkim, że starość to jest nowa młodość, a brzydota to jest nowe piękno. Ale to są ryzykowne i takie, można powiedzieć, dziaderskie trochę przykazania. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić, że słuchają ciebie ludzie no, pełni dobrej wiary i potrzebujący duchowych przewodników i krzepiących słów. Czasy są trudne, bardzo trudne. Młodzież ma swoje wielkie pokoleniowe doświadczenie. Tu pandemia, tu Ukraina, to są zupełnie różne rzeczy, ale no, nie ma czasu się nudzić. Autorytety się pochowały, poumierały, no i teraz tak się zrobiło, że Jarosław Mikołajewski, lat 62, musi być tym autorytetem, bardzo przepraszam. Także autorytecie, erudyto Jarosławie Mikołajewski, przemów w sposób budujący do młodszych pokoleń. I mam, rozumiem, 5 minut, tak? Coś takiego. Co najmniej, 5-6, tak. Dobrze. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to wczoraj zaczęto się przy mnie oburzać na te kobiety w tym więzieniu. To znaczy, że one oczywiście dużo złego zrobiły w swoim życiu. Proszę mi uwierzyć, że ja widziałem w nich takie wymarznięte troszkę kwiaty. To znaczy takie potrzebujące nowej ochrony, jakiegoś nowego utylenia. I proszę mi wybaczyć, że nie jestem w stanie, cokolwiek one zrobiły, bez względu na to, co one zrobiły, nie jestem w stanie ani ciernia potępienia przeciwko nim wysunąć. I bardzo bym prosił o to, żeby absolutnie nikogo nie potępiać. W związku z tym to były tak świeże kwiaty, te panie wszystkie, które tam były, i młode, i starsze. Myślę, że miała najmłodsza 19, najstarsza 65, powiedzmy. I żeby tak patrzeć na ludzi jako na takich nas, którzy nagle ponieśli odpowiedzialność za coś, co im się zdarzyło. I gdybyśmy tak pomyśleli o samych sobie, jako o ludziach, którzy nie za wszystko zostali w życiu ukarani. Naprawdę nie za wszystko. I wyobraźmy sobie, że za tę jedną z tych rzeczy, że ta jedna rzecz, którą żeśmy zrobili, pomyślmy sobie obojętnie jaką, nie zostaliśmy ukarani, bo ona została jakoś tam przeoczona. I porównajmy się z tymi paniami. I naprawdę najłatwiej jest wtedy zobaczyć, że niczym się od nich nie różnimy. Napisał i zachęcam do przeczytania takiego cudownego poematu w przekładzie Adama Włodka, czyli męża Wisławy Szymborskiej,
Ballada o więzieniu w Reading, Oscara Wilda, wielkiego mędrca, wielkie serce, wielki mózg, który napisał między innymi tam takie słowa: każdy zabija kiedyś to, co kocha, nie każdy jednak życie za to daje. Każdy zabija kiedyś to, co kocha, nie każdy jednak życie za to daje. Druga rzecz to jest to, że bez przerwy odnajduję wokół siebie pięknych ludzi. Ostatnio mam taką audycję radiową w Radiu Nowy Świat w środy i wieczorem zaprosiłem Michała Przedlackiego, czyli reportera wojennego. Widzą Państwo czasami jego materiały, materiały w TVN-ie, w Superwizjerze. I spotkałem tak niezwykłego człowieka, którego każde słowo coś znaczy i ma taki ciężar kamienia, naprawdę twardego kamienia, i który tam siedzi w tych okopach z tymi ludźmi i dotyka takiej prawdy życia. I u niego jest taka dystynkcja niezwykła pomiędzy odbiorem takiego szumu świata, a prawdy mówionej i prawdy świadczonej i prawdy słuchanej od tych innych ludzi, że warto tego doświadczyć. I jakoś tak sobie pomyślałem, żeby wrócić do takiego momentu, żeby nie odpowiednie dać rzeczy słowo, tylko słowom dać odpowiednią rzecz. To znaczy, żeby wróciła rzeczywistość do słów po prostu. Spotkałem tego człowieka, tego Michała Przedlackiego, i rozpoznałem w nim takiego człowieka prawdziwego, człowieka, który wszystko, co mówi, w którym wszystko, co mówi, jest świadectwem. I pomyślałem sobie, że ja bym strasznie chciał, że będę unikał small talków tak zwanych, że nie będę w tym uczestniczył i że będę tylko starał się mówić słowami niezbędnymi albo takimi, które dają ludziom radość, czy dają ludziom pogodę. I teraz zastanawiam się i chciałbym powiedzieć, że nie chciałbym, żeby zostały zakopane nasze stare sprawy w Polsce. To znaczy uważam, że doszliśmy do tego okresu, który jest okresem pandemii, ale i okresem wojny przede wszystkim teraz. Zostaliśmy osłabieni koszmarnie jako wspólnota. Tak? W kulturze, we wzajemnym, ale kulturze szeroko rozumianej i tak rozumianej najgłębiej, to znaczy nie w kulturze i sztuce, nie w resorcie, zostaliśmy osłabieni chociaż też, w instytucjach to bardzo, ale w naszym byciu, w naszej umiejętności posługiwania się znakami kultury, ale też jej treści, takimi jak szacunek chociażby, jak sens słowa. I uważam, że powinniśmy wystawić jakiś ogromny rachunek ludziom, którzy nas do tego doprowadzili. A myślę, że jest to, że są to rządzący. Ja przestałem się tutaj patyczkować troszkę, to znaczy ja po prostu już nie chcę być uprzejmy dla tych ludzi. I prosiłbym, żeby nie zapomnieć o tym, i prosiłbym, żeby tego naszego osłabienia wobec tych wszystkich zagrożeń, które teraz na nas czyhają, żeby im tego nie odpuszczać, żeby wystawić im rachunek, ponieważ jak zresztą widać po Putinie, zło niezatrzymane, a przynajmniej nienazwane, będzie się rozwijało i będzie korzystało z tego swojego uprzywilejowania. No i dochodzimy do tego, co się dzisiaj wieczorem wydarzy, czyli do Drogi Krzyżowej, gdzie jest rodzina ukraińska i rodzina rosyjska razem. Ja nie jestem zwolennikiem tego, rozumiem, o co papieżowi chodzi, ale nie rozumiem w dalszym ciągu, dlaczego na stacji Chrystus, który umarł, czyli na 13 stacji, nie ma być rodzina ukraińska sama. Chociażby po to, żeby dokonać dystynkcji pomiędzy kłamstwami Ławrowa i Putina, a prawdą głoszoną przez Zełenskiego. Chociażby po to, żeby pokłonić się Chrystusowi w tych Ukraińcach, ale tylko w Ukraińcach na razie, czy Ukraińcom w Chrystusie. Z całym respektem oczywiście i z całym żalem za żołnierzami rosyjskimi, którzy zostali bez własnej woli, czy wbrew własnej woli posłani na front i którzy tam zginęli. Takie mam wrażenie, ale tak w ogóle to ja chciałbym powiedzieć Państwu, że najważniejsza jest miłość, i to miłość w każdym wymiarze, a teraz myślę o takiej miłości zwykłej, która jest wzruszeniem w stosunku do innego człowieka. Czyli wzruszenie innym człowiekiem, jego nieporadnością, jego potrzebą,
I to jest naprawdę bardzo bliskie miłości, bo to jest wzruszenie. Żyć bez wzruszenia bym nie umiał, ale powiem Państwu coś jeszcze innego i przepraszam z góry za porównanie, za zestawienie tak niezestawialnego. To znaczy Mickiewicz też bez wzruszenia nie umiał, więc mamy dobry wzór. O, tyle. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był w tym wydaniu Mądrali pan Jarosław Mikołajewski. Serdecznie dziękuję Jarkowi za udział, Państwu za bycie z nami. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dobrych świąt. Reset Obywatelski. Thank you.
Przemysław Mamiasz, serwis sportowy Radio Sęk. Podczas meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami Sęcze a Zboże doszło do ekscesu w wykonaniu chuliganów miłości. Otóż ludzie rzucili się na siebie, zaczęli się ściskać i całować. Nikt nie wie, co miłość, dokładnie tak. I nawet jeśli to nie śliło się